Witam w kolejnym odcinku Jurassic World Evolution 2. Mam dzisiaj przygotowane coś specjalnego, coś co mam nadzieję, że wam się mega spodoba. Jeżeli lubicie Jurassic World Evolution 2 u mnie, to koniecznie zostawcie na samym początku lajka i napiszcie w komentarzu, jakiego dinozaura chcielibyście zobaczyć w moim parku. Tylko od razu mówię, jakieś indoraptory i inne hybrydy, no to na to trzeba będzie poczekać. A jeżeli jesteś tutaj nowy, no to subskrybuj kanał. I ostatnio skończyliśmy na tym, że w moim parku pojawiły się dwa megaraptory. Naprawdę przepiękne dinozaury, zwłaszcza ten, gdzie mamy połączenie czarnego i czerwonego koloru. Jeżeli chodzi o ich wybieg, no to wygląda w ten sposób. Tutaj troszeczkę się pobawiłem, niektóre rzeczy pozmieniałem, bardziej tak chciałem... Ojejku, co? Zespół strażników. A, no to jest idealne. Oni sobie będą tutaj wjeżdżali. Chwila, czy ja mam tutaj jakiś wjazd? Patrzę, co w ogóle tutaj robi. Tak, czyli oni... Dobra, ta gra nie przestaje mnie zaskakiwać, naprawdę. I oni sprawdzają, czy z tym tyranozaurem, który tutaj jest, jest coś nie tak. I jak widzicie, zacząłem też prowadzić badania, ponieważ mamy kolejkę tyrolską, którą można by było po prostu zamontować. Ponieważ zauważyłem, że mimo tego, że mam 5 gwiazdek w moim parku, to ludzie narzekają na ocenę transportu, bo wszędzie, ale to dosłownie wszędzie muszą chodzić z buta. A jak wiadomo, ludziom dzisiaj się nie chce chodzić i wolą po prostu... Co w ogóle to jest gówno? Przepraszam, ale jakby... Nie wiem, skąd to się wzięło. Nieważne. Ludziom się nie chce chodzić i po prostu oni potrzebują jakiegoś innego transportu, żeby to miało ręce i nogi. I zacząłem tutaj w tym miejscu pracować, ponieważ, o właśnie, widzicie, gady morskie, tak. Dzisiaj będę chciał odblokować mozazaura i wrzucić najlepiej do niego dinozaura. Ale czy w ogóle jest to możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. Pamiętam, że ktoś z widzów mi pisał, że można tak zrobić, ale do tej pory tego nie za bardzo sprawdzałem. Także wszystko jest tutaj... O nie, przepraszam, nie wszystko jest gotowe, ponieważ pan Drakorex, który tutaj jest... No jest samotny i widzę, że jest skrępowany, ponieważ liści... Aha, okej, ma za mało liści nisko. I populacja jest za mała. Także jedną z tych rzeczy możemy bardzo szybko załatać. Wystarczy, że damy sobie liści nisko, powiedzmy tak. Bardzo szybko po prostu naprawiliśmy to, mimo tego, że ja tak naprawdę nie widzę żadnych zmian. Ale no trzeba przejść tutaj i zobaczmy, jak w ogóle wygląda synteza dinozaurów. Mam już troszeczkę tych dinozaurów. Velociraptor, nie wiem skąd go mam. Velociraptor, Botanizaura, Trate... Jania, nie wiem, ja przepraszam, że ja kaleczę te nazwy, okej? Okay? Jak masz na przykład, nie wiem, coś takiego jak Ceratozaura, no to bardzo łatwo to wymówić, ale masz Mahuidacursor. Co to w ogóle znaczy? To brzmi, jakby mi rzucił jakiś czar z Harry'ego Pottera albo z czegoś innego. Dobra, gdzie mamy te Ceratozaury, Dilophosaury, Megaraptory? Ej, nie muszę, ja nie mam tego drogi. Już wiem, ja chyba tego Drakorexa kupiłem od kogoś. Ja go wcale... Mapę ekspedycji giełdy dinozaurów. Możemy tak, tutaj kupować i sprzedawać dinozaury. Ceratozaury, Drakorexy. Mamy 8 Drakorexów. Tylko, że to kosztuje 1,5 miliona. A ja aktualnie... W ogóle ocena sprzedawcy. Nierzetelne informacje. Czyli co, on może mi sprzedać na przykład zmutowane dinozaury? Albo na przykład będzie ich tutaj 10 albo 5? W tą stronę to działa? Czyli mamy takie Allegro. Tak chyba można by było to nazwać. Ale no, w każdym razie potrzebujemy jeszcze trochę kasy. I sprzedałem 2 skamieliny, także możemy od razu kupić. A i to działało w ten sposób, że ja od razu zrzucam je tutaj. A że to jest aktualnie nasz największy wybieg, no to wydaje mi się, że same plusy będą. No bo ludzie z każdej strony... Tak, a jak widzicie w ogóle ten Drakor? Rex dziwnie wygląda, jakby był nieprzytomny. Właśnie, on chyba jest nieprzytomny. Ale to dziwne, że mu się nic nie stanie. Możemy sobie to poobserwować chwilkę i chciałbym no, dzisiaj zająć się morskimi stworzeniami. Tak jak mówiłem, mozazaur to by było coś pięknego, ale patrząc na to, że mam 400 tysięcy, to możliwe, że moje plany zostają tutaj, zostaną popsute. Zadowoleni 51. Czemu? Wzór pusty, dodaj... mogę w ogóle mieć swojego ulubionego dinozaura. To jest w ogóle ciekawe. I też, nie wiem czy wiecie, ale istnieje taka gra jak Prehistoric Kingdom. I to jest połączenie Planet Zoo i właśnie Jurassic World Evolution 2 i ja cały czas jakby sprawdzam, co się zmienia w aktualizacjach. Kiedyś nawet nagrałem film z tej gry, jak była pierwsza wersja i no, gra zapowiada się naprawdę fajnie, ale jest jeden z nią mały problem, że jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ponieważ aktualnie na przykład nie mamy tam takich, moim zdaniem przynajmniej, podstawowych rzeczy, jak walki dinozaurów, jak w ogóle zachowanie, że te dinozaury będą mogły się ze sobą jakąś tam bić, jakieś tam konflikty będą miały, będą mogły uciekać z klatek i tak dalej, bo na razie to są po prostu takie
zwierzątka, które sobie żyją i nic z nimi ciekawego się nie dzieje. Także wolę powiedzieć, że cały czas jakby obserwuję tą gierkę, bo wiem, że parę osób po prostu mi tam doradzało, że Flotar, jeżeli chcesz budować sobie, chcesz sprawdzać, jak tam ludziki się zachowują i tak dalej, no to polecałem też mi właśnie Prehistory Kingdom. Kiedyś nagram odcinek z Planet Zoo, to możecie trzymać mnie za słowo i pokażę wam, jak powinno wyglądać prawdziwe budowanie parków, bo tam takie rzeczy można robić. Oj, piękna, piękna sprawa. Dobra, weźmy sobie, chodźmy, udajmy się na skamieliny. Nie, ja nie mam żadnych skamielin, właśnie, czyli musimy wysłać naszą ekipę ekspedycyjną i w ogóle, żeby wybudować to wszystko dla mozazaura. Mozazaura, to nie jest mozazaur, jak kiedyś. Miałem z tym problem, nie wiem, czy ktokolwiek miał oprócz mnie, ale za każdym razem mówiłem na to stworzenie mozazaur, 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 to jest mozazaur. Albo coś takiego. No, dobra, zobaczmy. Velociraptor, Gigantoraptor. Gigantoraptor chyba jest z najnowszego DLC, także spokojnie, tym się zajmiemy, ale... Maluza Vastosaurus Rex. Okej, właśnie, też odpowiedzieliście na pytanie poprawnie. Ten Vastosaurus jest z King Konga, więc pewnie się nim też za niedługo zajmiemy, ale ja na początku chciałbym znaleźć te wodne stworzenia, które właśnie odblokowałem. Dobra, już wszystko rozumiem. Tutaj odblokowaliśmy sobie Notozaura i Liopleurodona, a dopiero tutaj mamy Mozazaura. Czyli, jak widzicie, trzeba jeszcze wydać troszeczkę kaski. Naukowcy powinni na tym zacząć pracować, a ja, jeżeli chodzi o atrakcje, to odblokowałem sobie żyrostację. Mamy jeszcze wycieczkę jurajską i coś takiego jak galeria widokowa w pniu. Nie wiem, czy to się przyda, czy nie, ale jeżeli chciałbym się czym zająć, no to pewnie to zrobimy. I też widziałem komentarz taki, że Flotar, budujesz naprawdę przepiękny park. Ja sobie tak zdałem sprawę, czy to jest w ogóle ładne, bo moim zdaniem ten park wygląda obrzydliwie. Naprawdę, patrząc na to, jak wszystko tu jest tak upchnięte i nie ma miejsca na fajne rzeczy, no to nie wiem, czy to jest ładny park, ale bardzo dziękuję po prostu za pozytywny komentarz. No i tak jak mówiłem na samym początku, napiszcie w komentarzu, jakie stworzenie chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Jeżeli zobaczysz, że jest po prostu dużo komentarzy odnośnie jakiegoś stworzenia, no to ono się pojawi, tylko tak jak mówiłem, z hybrydami i innymi rzeczami, no to może być mały problem, no bo tam naprawdę trzeba dość dużo się namęczyć, żeby te hybrydy stworzyć, a my teraz bierzemy mapę ekspedycji i szukamy naszego głównego gada. No i z pierwszej ekspedycji dostałem ile skamielin? Aha, tylko 2 skamieliny tego mozazaura, a to kosztuje naprawdę bardzo dużo, bo 2 miliony kosztuje mi wysłanie właśnie ludzików, żeby, czy tam naukowców, żeby po prostu ogarnęli sobie to, także obstawiam, że będę mógł znowu ich wysłać, ponieważ dostałem tam jakieś skamieliny. Mapa ekspedycji i to jest dokładnie to miejsce, mamy nadal 0%, a już wiem, dlaczego mamy 0%, bo dopiero my badamy genom i normalnie to robiłem w ten sposób, że najpierw badałem, powiedzmy, ten genom do 50-60%, czekałem, aż mi się kasa zbierze i dopiero wtedy wysyłałem kolejną grupę i wtedy już miałem pokazane, ile mniej więcej tego genomu jest zbadanego. Jeżeli chodzi o zmiany, no to tutaj postawiłem sobie jakieś błotko, wiecie, no jedyną rzeczą, jaką mogę tutaj robić, to tak naprawdę czekanie, aż mi się zbiera kasa, bo jest z tym mały problem, nawet nie mały, ogromny problem, więc patrzę sobie pod dinozaurach, jakie tutaj mamy, na przykład marzungazaury są tutaj, o, jak widzicie sobie je tutaj, weźmy na prędkości razy 1 i z tego co zauważyłem, one lubią kianzo... właśnie tego dinozaura, którego tutaj widzicie, karnotaura i różnych padlinożerców. I zdajemy sobie sprawę, że większość tutaj tych dinozaurów, które są, one właśnie lubią padlinożerców, więc możliwe, że za niedługo po prostu, nie wiem, wezmę jakiegoś, odkryję, żeby tutaj troszeczkę więcej tych dinozaurów było w klatkach, czy tam na wybiegach, przez co ludzie będą o wiele bardziej zadowoleni z tego, co po prostu tutaj będą mieli. I, formacja, okej, mamy 40% genomu, no jeszcze troszeczkę potrzebujemy. I czekając na kasę, żeby zrobić kolejne ekspedycje, bardzo ciekawą informację o dinozaurze, który nazywa się Moros Interpidus i mogę zyskać 9 osobników, więc oczywiście to teraz zrobimy. Aha, i one są tutaj w tym miejscu. W pobliżu Big Rock zauważono następującą liczbę okazów w gatunku. No właśnie, więc wyślemy tam ekipę, bo to kosztuje tylko 135 tysięcy i zrobimy coś ciekawego. Czyli weźmiemy tutaj tego tyranozaura. Ja wiem, on ma bardzo mały wybieg, ale rzucimy mu 9 tych osobników i zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. I albo wygra 9 tych osobników, albo się dogadają, chociaż to jest raczej wątpliwe, ponieważ jeżeli sobie zobaczymy naszego, właśnie, tutaj zadowolenie, to preferuje nocny tryb życia i jest agresywny, czyli dominacja plus zagrożenie i możemy sobie zobaczyć, czego on nie lubi. Nie lubi wszystkiego. Więc najprawdopodobniej rozpętamy tutaj fajną, małą bitewkę i zobaczymy. Okej, schwytany żywcem, dobra, udało się to ogarnąć i ciekawi mnie, kto wygra. A, ja tylko trzymam.
A, to myślałem, że będzie więcej ich. No dobra, no to przetransportujmy dinozaury. Oho, już myślałem, że mi gra skraszowała. Byłem przekonany, że ten lag symbolizuje to, że lada moment, ty w ogóle ten samochód. Ej, wiecie co, ja muszę to naprawić. Bo ta brama, ona jest gdzieś tutaj w tym miejscu i ten gościu nie może nic zrobić. O, jak widzicie, ten samochód jest cały czas rozwalany. I ciekawi mnie, jak ten dinozaur będzie wyglądał. Czy to będzie jakiś mały... O, one są tutaj. Dobra. Okej. Okay. Wiecie co, po tym obrazku spodziewałem się czegoś większego. Naprawdę o wiele, wiele większego. Gdybym wiedział, że to jest taki mały diduszek, no to najprawdopodobniej wrzuciłbym go do klatki z ceratozaurami, czy tam karno, bo ja mam karno, nie mam cerato. Ale tak, to miał być dinozaur, który pokona tyranozaura i przejmie jego klatkę. A okazuje się, że co? Budzi się. A, bo on został uśpiony. Dobra, on sobie w ogóle leży, ten tyranozaur tutaj w krzaku. Mamy 2 miliony, co oznacza, że możemy wysłać kolejną wyprawę, znaczy wysłać kolejną ekspedycję, bo cały czas potrzebujemy dość dużo tych punktów DNA. I w międzyczasie, jako że i tak głównie czekam, no to jak widzicie, powoli rozbudowuję tutaj ten teren, w którym będą te wszystkie wodne stworzenia, a raczej część z nich, bo obstawiam, że wszystkie się nie będą ze sobą dogadywały. Koniec kolejnej ekspedycji, zobaczmy, będziemy mieli ponad 80% tego genomu, także już można coś tam myśleć o wskrzeszeniu tego mozazaura. Wolę, wiecie, wymawiać to bardzo powoli, żeby nie było tutaj błędów. I tak aktualnie prezentuje się to. Postawiłem też na takie zakręcone ścieżki. Wydaje mi się, że wyglądają o wiele lepiej niż to, co mieliśmy do tej pory. Plus, właśnie, przypomniałem sobie o jednej rzeczy. Właśnie, ja nie będę mógł tego zrobić. Galeria widokowa laguny. Otwórz cel badawczy. Czyli to nie jest jeszcze koniec. Wznieś obiekty operacyjne, wylęgarnia lagunowa co najmniej jeden. Aha, czyli najpierw musimy mieć miejsce, w którym po prostu one będą wytwarzane, te wszystkie wodne stworzenia, i nie wiem, czy coś takiego mi starczy w tym sensie, bo wydaje mi się, że to jest dość małe. I w sumie spodziewałem się, że będzie to troszkę inaczej wyglądało, no bo plan zakładał, że właśnie te punkty widokowe, one będą ze sobą połączone i stworzą, wiecie, takie trybuny. Wtedy to wyglądałoby dobrze, a przez to, że tutaj są takie przerwy, no to moim zdaniem wygląda to tragicznie. Możecie napisać w komentarzu, jak wy uważacie, ale mega mi się to po prostu jakoś nie podoba. Zaczynam to i tak stawiać, no bo trzeba po prostu wykorzystać to miejsce. Albo mógłbym zrobić tak, że tutaj będą trzy punkty widokowe, tutaj trzy punkty widokowe i może jakoś jeszcze z tych dwóch stron, no bo na dobrą sprawę nie ma sensu stawiać tego tyle, jeżeli tutaj będzie tylko jedno stworzenie. I żeby odpocząć od tego, co tam tworzę, to schwytałem jakieś kolejne dinozaury. One nazywają się chasmozaury. Bardzo ładnie wyglądają, także mówię, tutaj w miejscu, gdzie sobie chodzą ludzie, raczej powinny bez problemu sobie żyć. I mam nadzieję, że tak, zadowolenie jest 71%. Dopiero kształtują to terytorium. Oj, i widzę, że im brakuje liści nisko. Tylko że nie mam pojęcia, czy ja te liście nisko będę mógł im tutaj zapewnić. Las, liście nisko, liście wysoko. Zobaczymy. 1, 2%, 6%. No potrzebujemy troszeczkę tego więcej. Tak, żeby one mi tutaj nie zaczęły, wiecie, atakować tych ludzi. I okej, okay, jest doskonały komfort, także miejmy nadzieję, że te dinozaury, które tutaj mieszkały, a czekajcie, co to jest dokładnie, torozaury, że one będą zadowolone i wygląda na to, że są, bo nie ma z nimi żadnych problemów. A jeżeli chodzi o to, co ja tutaj tworzę i buduję, no to mam coś takiego na razie. Nie jest to zbyt, chociaż nie, no... Nie wiem, czy to wygląda dobrze. Wezmę tą wylęgarnię, chyba przesunę tutaj, troszeczkę w prawą stronę, żeby w miarę to wszystko symetrycznie wyglądało. Aha, tylko że ja nie mogę tego postawić na środku tak, jakbym chciał, tylko muszę wybrać jedno z tych dwóch miejsc. A że nie chcę wybierać, no to postawię po prostu dwie wylęgarnie. Tak, stawiam je... A, nie mogę nawet ich postawić. No to nie, nie było tematu. Chciałem powiedzieć, że stawiam je tylko dlatego, żeby to ładnie wyglądało, ale mimo moich usilnych próśb, to nadal będzie się to dość średnio prezentowało. Z drugiej strony, można postawić takie dwa budynki i wiecie, udawać, że to jest po prostu jedna ogromna wylęgarnia. Powiedzmy, że w ten sposób już sobie to zrobimy. No i zmodyfikowałem troszeczkę genom naszego mozazaura, ponieważ miał bardzo duży apetyt, także ma 25% szans na to, że będzie miał mały apetyt, plus chcę, żeby on był jakby pokorny, żeby nikogo nie atakował i tak dalej, także przypiszmy naukowców. Nie wiem w sumie, ile osobników może się trzymać w grupie, za chwilę zobaczymy, bo rozmiar partii na pewno jest jeden, także od razu mógłbym do tego przejść i tak, zmodyfikować mu genom. Weźmiemy po prostu jakiś inny kolorek, bo ten był niebieski, no to powiedzmy, że taki, tak żebym je w miarę rozróżniał i mam nadzieję, że one nie będą siebie nawzajem atakowały, tak, tak, tak. I zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, czyli wybieg, i musimy mieć miejsce do karmienia. Czekajcie, podajniki. O, właśnie, tutaj jest. Podajnik mięsa rekinów dla gadów, a tylko, że on musi być, o właśnie, tak blisko dość.
I tutaj mamy podajnik ryb dla gadów morskich. A wiecie co? Damy sobie jedną rzecz i drugą. Nie wiem, czy jakkolwiek to będzie fajnie wyglądało i tak dalej. No mówię, nie podobają mi się te trybuny. Czy to tylko ja mam z tym problem i szukam problemu i robię problem z niczego? Czy też sobie wyobrażaliście, że jeżeli będzie woda, to chyba nawet w Jurassic World... w Jurassic World. Wydaje mi się, że tam jak była scena z tym mozasaurem, to on jak tam wyskakiwał, to wokół były fajne trybuny. A tutaj to wygląda mega biednie. Oho, i chyba popełniłem mały błąd, bo miałem informację, że mogę schwytać dryozaury i nie ogarnąłem, że one są roślinożerne i wrzuciłem je w miejsce, w którym żyją sobie także mięsożerne dinozaury, a dokładnie tutaj żyją chyba karno? Tak, tutaj żyją marżungazaury i karno, które pewnie za chwilę rozpoczną polowanie na nie, także nie będziemy im przeszkadzali, ponieważ mamy inną rzecz, którą musimy się zająć i jest to wypuszczenie dwóch mozazaurów w końcu. Wypuśćmy pierwszego i chcę... O, dostępne do badania podajnik dla rybożerców. A przecież wiem przed chwilą coś takiego. Oho, jest! W końcu! Pewnie w kolejnym odcinku dorzucimy mu tutaj jakieś towarzystwo, ale naprawdę już zapomniałem, jak trzeba długo czekać na wszystko, żeby tu się, wiecie, te badania wszystkie przeprowadziły i tak dalej, ale mamy brak rekinów. Czekaj, bo ja mu muszę rzucić rekiny? Tak, chyba o to chodzi, że ja mu muszę zbudować podajnik rekinów. Wiecie co? Od razu to zrobimy. Przynęta gotowa, więc liczę na to, że za chwilę coś tutaj wyskoczy i zje tego rekina. Tylko, chyba się czaisz, co? Dobra, zaraz zobaczymy. Lepiej z wody to obserwować, bo no tutaj, a nie, dobra, jest, zbliża się. Wyskoczy czy nie wyskoczy? Dawaj, bo każdy chce to zobaczyć i pyk! Ale chwycił, możemy sobie wstrzymać gierkę. Pięknie to wygląda, naprawdę ten widok, który tutaj jest, warty był tego całego farmienia i zdobywania. I pyk, pochwycił rekina, ładnie. O, widzicie, kawałek został jeszcze sobie tutaj dynda, ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie, aby kolejny pojawił się szybciej, no to koniecznie zostawcie teraz lajka, no i napiszcie, tak jak mówiłem, jakiego dinozaura chcecie mieć więcej, znaczy chcecie mieć kolejnego. Sorry, no siedziałem tutaj troszkę, mimo tego, że wiem, nie widać tego kompletnie, to jednak naprawdę dużo czasu kosztowało mnie, żeby stworzyć te dwa osobniki.